Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj, jak już wiecie po tytule, przychodzę do Was z perfumami na wczesną jesień. Jak wiecie, ja co roku realizuję dla Was dwa filmy poświęcone tematyce perfum jesiennych, a to dlatego, że zupełnie inne zapachy noszę wczesnej jesieni, kiedy jest jeszcze w miarę pogodnie i ciepło, Niż zapachy, które noszę późno jesienią, kiedy jest pochmurnie, kiedy jest deszczowo i kiedy temperatury pomału zbliżają się w kierunku zera. A zatem, jak zwykle, możecie liczyć na dwa jesienne filmy ode mnie, zaś jeśli macie ochotę posłuchać o zapachach, które noszę, kiedy jesień jest jeszcze ciepła, to bardzo serdecznie zapraszam Was do dalszego oglądania dzisiejszego filmu. I pierwszymi perfumami, o których chciałam Wam powiedzieć, które zawsze mi się nostalgicznie kojarzą z odchodzącym latem i ze zbliżającą się jesienią, i które moim zdaniem są idealne na okres wczesnej jeszcze ciepłej jesieni, to już w tym momencie klasyk na rynku perfumowym i są to perfumy od marki Elizabeth Arden o nazwie Sunflowers. Jest to budżetowa tanioszka. Są to perfumy, które spokojnie kupicie w granicach cenowych między 30 a 60 zł w zależności od pojemności, ale myślę, że są to perfumy warte każdej wydanej złotówki. Dlaczego? Dlatego, że mimo że to jest woda toaletowa, jest to zapach trwały. Jest to też zapach, powiedziałabym dość solidnie projektujący, chociaż nie na dużą odległość. I poza tym, że ma bardzo dobre parametry, ma też bardzo interesujący i fajny zapach, chociaż wiem, że przeciwników Sunflowers jest tyle samo, co zwolenników, więc wiem, że te perfumy na pewno nie każdemu się spodobają. Na pewno te perfumy nie spodobają się osobie, która nie docenia takich retro pieprzyków w zapachach, bo jednak one tchną starą duszą perfumiarstwa i jest coś oldschoolowego w tym zapachu, mimo całej jego radości, owocowości. No jednak pewne retrokonotacje się tutaj wyczuwa i wie się, że nie są to perfumy współczesne. Generalnie zapach jest bardzo silnie owocowy. To, co ja przede wszystkim czuję, to górującą nad wszystkim nutę melona. I myślę, że melon tutaj absolutnie zgarnia stawkę i jest najbardziej prominentną nutą, chociaż temu melonowi towarzyszy troszeczkę cytrusu, trochę brzoskwini. Bukiet świeżych kwiatów złożony z jaśminu i m.in. z róży, oraz piękne takie kremowe i słodkie tony w bazie, jak drzewo sandałowe, delikatna żywica bursztynowa czy delikatna wanilia. Zdecydowanie zapach nostalgiczny, zapach takiej tęsknoty za latem, takiej nostalgii nad odchodzącym latem. Zapach, który bardzo dobrze mi się nosi w okresie września oraz początków października. I kolejne perfumy, które doskonale łączą w sobie pierwiastki odchodzącego lata ze zbliżającą się jesienią, to jest zapach pełen skrajności, to jest zapach pełen kontrastów, zapach bardzo dziewczęcy, nie wymagający od nas absolutnie żadnego wysublimowanego gustu. Jest to kompozycja, która w zasadzie ma szansę spodobać się bardzo wielu z nas. I co to za perfumy? To perfumy od marki Latafa i jest to Jara w edycji TUS. Jeśli chodzi o ten zapach, to tak jak powiedziałam, jest to zapach kontrastów, bo on się otwiera egzotycznie, tropikalnie, takim musującym koktajlem tropikalnych owoców. Mamy tutaj troszkę ananasa, bardzo dużo mango i bardzo dużo kokosa, aczkolwiek ten początkowy wybuch tropików bardzo szybko przychodzi w taką mięciutką, kaszmeronową chmurkę która nas otula yy, nie dosyć, że z jednej strony zapachem bardzo kremowym, z drugiej strony zapachem słodkim, bo w pewnym momencie też do brzmienia kompozycji dochodzi wanilia. Jest tu też troszeczkę przełamania. Ten kokos czasem brzmiewa troszeczkę bardziej wibrująco, trochę bardziej świeżo, jak woda kokosowa. Mam wrażenie też notabene, że jest tu troszeczkę białych kwiatów, a zatem nie brakuje tutaj też takiego elementu przestrzennego. Nie jest to wanilia zcukrzona, ulepna, absolutnie można ją nosić spokojnie, kiedy jest jeszcze Ciepło na zewnątrz. Zdecydowanie polecam jako doskonałe wspomnienie tropikalnego lata, i jako już takie początkowe wejście, w jesienne otulenie. I kolejnym zapachem, powiem szczerze, o troszeczkę podobnym przeznaczeniu jak poprzednik, czyli Jaratus, są kolejne perfumy od marki Lata al Alfursan Unlimited. I tutaj mamy troszeczkę podobną historię jak w przypadku Jary, bo tu też mamy połączenie tropików już z takim jesiennym otuleniem. Mamy tutaj dużo nuty kokosowej, dużo wanilii, dużo żywicy bursztynowej, dużo też notabene białych kwiatów, ale co ciekawe, mamy tutaj takie bardzo ciekawe akcenty takiej mydlanej świeżości. Mam wrażenie, że w tym zapachu czuje się jakieś tony mydła. Nie jest to jakieś mydło vintage'owe, mydło retro bynajmniej, więc nie obawiajcie się, że ten zapach będzie miał jakiś taki retro charakter, ale coś takiego bardzo mydlanego jest w tym zapachu, co... Powiem szczerze, mi się bardzo podoba, co dodaje temu zapachowi świeżości, i mimo, że jest on złożony z takich nut, powiedziałabym, bardzo gęstych i zawiesistych, typu żywica, bursztynowa, wanilia, elementy drzewne oraz taki właśnie maszlany kokos, to ten zapach nie męczy. Nie jest za ciężki, nie jest za słodki, właśnie dzięki tej przestrzenności mydła. I kolejne perfumy, które będą takim niewielkim akcentem tęsknoty i nostalgii za oddalającym się od nas latem. Są perfumy od marki Bond No. 9 i jest to Fashion Avenue. Z tego co wiem, to chyba ten zapach, wydaje mi się, został wycofany. Poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale tak mi się wydaje, że dużo Bondów ostatnio zostało wycofanych i niestety między innymi ten zapach, a szkoda, ponieważ jest to zapach bardzo ładnie uczesany, bardzo ładnie ugładzony, bardzo silnie kobiecy. Jest to zapach, w którym główną rolę gra połączenie żółtych i białych kwiatów na takiej bardzo kremowej, sandałowej bazie ale myślę, że ta kramowość tutaj też stanowią elementy piżma, więc nie wątpię, że też tu może być piżmo. Poza tym zapach jest troszeczkę zielony, ale to nie jest taka zieloność bardzo świeża, takiej rosnącej, bardzo świeżej, wiosennej trawy. Tutaj ta świeżość tych elementów zielonych została troszeczkę przyczesana, uładzona właśnie aspektami drzewa sandałowego oraz piżma. Zapach, notabene, ma w sobie też taki delikatny pieprzyk retro. To nie jest taka kompozycja 100% współczesna. To też dlatego myślę, że będzie fajnie wprawiał w nostalgiczny nastrój, bo zapachy retro zawsze coś takiego u nas powodują. Nie wiem jak u Was, ale u mnie tak. Zdecydowanie kompozycja bardzo kobieca, piękna, bardzo szlachetna, bardzo dobrze skomponowana. I kolejnym zapachem, po który z pewnością sięgnę tegorocznej wczesnej jesieni, a czy już tutaj zapachem totalnie w trendach bez żadnego pieprzyka retro, będą perfumy od marki Barbery i jest to goddess. Powiem szczerze, że jak noszę ten zapach, jak nosiłam ten zapach, to od razu przyszła mi do głowy taka myśl, że to jest idealna kompozycja na ten czas przejściowy między porami chłodnymi a porami ciepłymi. Myślę sobie, że ten zapach świetnie się sprawdzi na przełomy zimy i wiosny oraz właśnie na przełom lata i jesieni. Zdecydowanie będą to takie doskonałe perfumy przełomu, a to dlatego, że one łączą w sobie pewnego rodzaju świeżość z pewnym otuleniem, z pewnym ciepłem. Za sprawą takich nut kremowych, waniliowych. Z jednej strony mamy tutaj wibrującą, musującą nutę lawendy, która nam się kojarzy z tymi ciepłymi okresami roku, ale z drugiej strony mamy tutaj sporo otulenia. Mamy tutaj, mam wrażenie, drewno-kaszmirowe, mamy tutaj troszkę wanili, trochę akcentu kakao, więc ten zapach jest też taki troszeczkę pylisty, suchy momentami. I z racji tego, że jest tu i kaszmeran, i wanilia, bardzo, bardzo otulający. Zdecydowanie perfumy. Jezu, mi się język plącze jak chóro optymistycznie mówię o tym zapachu, ale muszę przyznać, że powiem Wam ostatnio bardzo, ale to bardzo mi się Barbery Godes podoba. Zapach ultra kobiecy, zapach ym, na poły elegancki, na poły taki zawadiacki, niekoniecznie poważny. Perfumy, które można nosić na każdą okazję, mam wrażenie, są dobre i do pracy, i na wieczorne wyjścia, i do teatru, tylko w troszkę mniejszej ilości może do teatru. Generalnie zapach, który bardzo mi wpadł w nos ostatnimi czasy i na pewno będzie mi towarzyszył w początkach jesieni. I kolejnymi perfumami, które z pewnością będę nosić tegorocznej wczesnej jesieni, będą znowu perfumy Notabene z Półki Arabskiej. Ale wybaczcie, świat perfum arabskich jest tak bogaty, że znajdziemy tam perfumy na każdy sezon, na każdą okazję. Jestem wręcz pewna, żebyśmy znaleźli tam perfumy na skok ze spadochronem, no więc trudno o perfumach arabskich w takim filmie nie wspomnieć. Ale i przejdźmy już do konkretów. Co to za perfumy? Jest to sondos od marki Latafa. Dlaczego myślę, że te perfumy będą doskonałe na wczesną jesień? Otóż dlatego, że one do nas puszczają takie dziewczęce oko, czyli jeszcze troszeczkę są w klimacie lata, ale z drugiej strony jest to zapach wybitnie kobiecy. Mamy tutaj bardzo silne aspekty kobiece, mamy dojrzałe kwiaty, m.in. tuberozę, m.in. mamy paczulę, mamy też delikatny szafran, ale z drugiej strony zapachowi towarzyszy takie tchnienie dziewczęcej radości, chociażby za sprawą słodziutkiej brzoskwini, którą również tutaj mamy oraz żywicy bursztynowej. Są to perfumy, których ja nie mogę, powiem szczerze, do końca skategoryzować. Czy to jest zapach poważny, czy nie do końca poważny, bo mam wrażenie, że on ma w sobie tyle dystynkcji, kobiecości, elegancji, co właśnie takiego dziewczęcego puszczania oka za sprawą tych słodkich elementów, słodko-owocowych i żywicznych. Więc trudno mi jest ten zapach tak do końca powiem szczerze, rozszyfrować i dociec, na jaką okazję będzie adekwatny, ale prawda jest taka, że jego wonie jest tak przyjemna, że po prostu ma się ochotę go nosić. I kolejne perfumy, które z pewnością będą mi towarzyszyły tegorocznej wczesnej jesieni, to był mój hicior ubiegłorocznej rocznej wczesnej jesieni. Te perfumy w początkach jesieni nosiły mi się po prostu fenomenalnie o czym mowa? Mowa o perfumach od marki Serge Luton La Fille de Berlin. Jeśli chodzi o ten zapach, to tu też mamy pewnego rodzaju zderzenie skrajności. Mamy dużo świeżości, dużo musowania, ale także taką ciepło-paczulową bazę. Ja więc myślę sobie, że te perfumy dlatego tak doskonale mi się nosiły w okresie przełomu. Mamy tutaj świeże geranium, bardzo świeżą, dopiero co rozkwitającą czerwoną różę, ale z kolei w bazie mamy dość sporo miodu oraz delikatną kroplę paczuli. Perfumy o bardzo, powiedziałabym, orientalnym charakterze, na pewno nietypowe, nieczęsto spotykane. Z takim zapachem macie szansę wyróżnić się w otoczeniu. Zdecydowanie zapach, który nosi się lekko, nosi się bardzo kobieco, do tego jest w taki orientalny, charakterystyczny sposób, elegancki. I kolejne perfumy, perfumy, które uwielbiam, acz muszę przyznać, że ostatnio ich często nie nosiłam i aż mnie po prostu świeżbi wewnętrznie, żeby te upały i to lato troszkę zelżały, żeby znowu do nich wrócić, to perfumy od marki Armani. Jest to Si Passione w Intense. Jak wiecie, ja kocham ten zapach. To jest po prostu zapach, do którego wracam rok rocznie w takich okresach przejściowych, między zimą a wiosną oraz między latem a jesienią. Ale muszę przyznać, że ostatnio troszeczkę zapomniałam o tym zapachu, zaniedbałam go, więc w tym roku zamierzam to nadrobić, ponieważ zapach cały czas mi się podoba. Ja go wąchałam przed realizacją tego filmu z korka i aż zatęskniłam. Naprawdę uwielbiam Cipassione Intense. Dlaczego? Dlatego, że jest to zapach pluszowy, bardzo puchaty, bardzo heliotropowy, bardzo silnie piżmowy, ale z pewnego rodzaju zadziorem paczuli, zadziorem jaśminu. Oraz bardzo pięknym nektarem z czarnej porzeczki. Są te perfumy ultra kobiece naprawdę ultra kobiece. Jeśli jesteście fankami takich bardzo kobiecych, nieprzesłodzonych, dość mocno heliotropowo-piżmowych zapachów, to myślę, że Sea Passione Intense może Wam się spodobać dodatkowo. W tej wersji, którą ja mam, a ja mam wersję z rocznika premiery, jest to zapach ultra, ultra trwały. Zapach, którego nigdy nie muszę ze sobą nosić, więc no to jest ogromny plus, bo jednak jakby nie patrzeć, ten flakon swoje waży. I kolejne perfumy, które z pewnością będą gościły w mojej rotacji perfum wczesno-jesiennych, to tym razem kompozycja od marki Amouage. I jest to Interlud. Ja wam kiedyś w jednej recenzji powiedziałam, że perfumy te dla mnie pachną jak deszcz. Pachną jak powietrze po deszczu, jak ziemia po deszczu, jak las po deszczu. I coś w tym jest, bo ja zawsze kiedy noszę te perfumy, mam takie deszczowe wrażenie, jeśli rozumiecie o co mi chodzi. I dlatego myślę sobie, że na jesienny czas, gdzie, no jakby na to nie patrzeć, jesienią bardzo często pada deszcz, będzie to zapach bardzo akuratny, bardzo adekwatny, bo on też ma troszeczkę takiej letniej radości, takiego letniego musowania za sprawą tutaj bardzo takiego skrzącego kiwi. Właśnie to kiwi bardzo tak zbliża ten zapach w stronę jeszcze takiej letniej aury, ale takie pierwiastki, Właśnie, który ja nazwałam zapachem deszczu, taki mokry mech dębowy, e, takie mokre drewienka, taki delikatny ton e, tonki żywicy bursztynowej e, już sprawiają, że zapach nam się jawi jako taki stricte jesienny, więc fajne znowu połączenie, e, połączenie kontrastów, zapach notabene niebagatelny, niepowtarzalny, absolutnie nie do podrobienia. I kolejnym zapachem idealnym moim zdaniem na wczesną jesień, bo to też jest zapach, który z jednej strony skrzy i skrzy taką dużą świeżością, a z drugiej strony o tula jest bardzo puchaty, właśnie ukryty za taką irysowo-pudrową kołderką. Co to za perfumy? Jest to My Way Parfum od marki Giorgio Armani. Jak wiecie, ja nie bardzo z linią My Way się lubię, ale y, parfum jakoś tak po prostu wpadło mi w nos że jak widać wcale nie szczędziłam sobie tych perfum, one są dość solidnie zużyte, a to dlatego, że tak jak właśnie Wam powiedziałam, to jest zapach oparty o fajne skrajności, bo z jednej strony mamy musujące, czerwone owoce, mamy świeżutkie kwiaty, m.in. jaśmin i kwiat pomarańczy i tuberozę, ale z drugiej strony mamy taki ciężki woal, ciężką kurtylę irysa oraz dość dużo słodyczy w bazie za sprawą żywicy bursztynowej oraz kropli wanilii. Więc to też jest, myślę, doskonały zapach przełomu, zapach takiego wychodzenia z ciepłej aury i przechodzenia do aury zimnej i deszczowej. Zdecydowanie dodatkowo też perfumy bardzo trwałe, bardzo projektujące i wyjątkowo kobiece. I kolejne perfumy to również perfumy, w którym spotyka się dużo ciepła z dużą ilością wibrowania, musowania, więc to też są perfumy idealne moim zdaniem na wszelkiego rodzaju przełomy pur ciepłych oraz pur chłodnych. Są to perfumy od marki Yves Saint Laurent i jest to Libre w edycji Intense. Z jednej strony jeśli chodzi o Libre Intense, mamy tutaj dużo takiej świetlistości musowania, mamy cytrusy, mamy lawendę. Mamy kwiat pomarańczy oraz nutę jaśminu i delikatnej tuberozy, ale z drugiej strony mamy dużo tonki w bazie, dużo żywicy bursztynowej, dużo wanili, więc zapach też z drugiej strony jest dość mocno otulający. Jest to taka gra cały czas świeżości z, taką, z takim ciepłem, z takim otuleniem, która właśnie bardzo ładnie brzmi, zwłaszcza w promieniu projekcji, kiedy na dworzu jest taka. Bardzo umiarkowana pogoda, nie przygięta ani w stronę ciepłą, ani w stronę zimną, dlatego cała seria libry myślę świetnie wybrzmiewa jesienią, a jeśli chodzi o edycję Intense, właśnie edycja Intense bardzo fajnie wybrzmiewa, kiedy ta jesień jeszcze nie jest taka chłodna. I kolejnymi perfumami, które również myślę doskonale sprawdzą się w okresie przełomu, chociaż przyznam szczerze, że jeszcze nie miałam okazji tego sprawdzić, Ponieważ są to dość młode perfumy w mojej kolekcji, więc jeszcze żadnych przełomów ze mną nie przeżywały. O jakie perfumy chodzi? Chodzi o perfumy od marki Laura Biagiotti i jest to Forever Gold. Ja już Wam w recenzji tych perfum mówiłam, że to jest taka reinkarnacja starej, wycofanej z produkcji Wenecji tej samej marki, czyli marki Laura Biagiotti. I niewątpliwie tak jest. Tutaj czujemy charakterystyczne DNA Wenecji, a jeśli ktoś z Was miał starą Wenecję, to wie, że są to perfumy stricte i typowo jesienne. Natomiast mam wrażenie, że te perfumy troszeczkę odmłodzono, troszeczkę zmodernizowano. One nie trącą tak bardzo myszkom jak te stare Wenecje. Oczywiście nie mówię tego w negatywnym aspekcie, bo ja bardzo lubię perfumy retro. Ale myślę, że to jest troszeczkę bardziej uczesana, ugładzona, unowocześniona wersja Wenecji. Mamy tutaj przede wszystkim bardzo dużo tuberozy, dużo śliwki, dużo też jaśminu, który wspiera te tuberozy w pewnego rodzaju świeżości. Ale mamy tutaj też kremowość drzewa sandałowego, słodycz w bazie ze sprawą żywicy bursztynowej oraz wanili, co stanowi o tym, że naprawdę ten zapach będzie się doskonale nosił wczesną jesienią, bo będzie tak samo świeży za sprawą kwiatów, jak i otulający za sprawą sandału oraz nut ciepłych. I jeśli chodzi o to otulające połączenie drzewa sandałowego z nutami takimi musującymi kwiatowymi, to mam kolejnego przedstawiciela takiej kategorii perfum i są to tym razem perfumy od marki Juliet Hezegan o nazwie Mundens. Tutaj mamy troszeczkę podobną historię jak w przypadku perfum od marki Laura Biagiotti, bo tutaj też się łączy przepiękne drzewo sandałowe z nutą tuberozy. Aczkolwiek tutaj mam wrażenie, jest nieco mniej słodyczy, bo nie ma żywicy bursztynowej i jest dosłownie kropelka wanilii, ale za to do tej kompozycji wlano dość sporo ekstraktu paczuli. Zdecydowanie perfumy z retro pieprzykiem, takie troszeczkę vintage'owe w swoim brzmieniu, acz nie przerażająco, więc się nie bójcie, że to będzie jakiś bardzo, bardzo retro zapach, absolutnie nie. Zdecydowanie taki pluszaczek otulający, otulający tym sandałem, mam wrażenie, że taką nutą maślanych kwiatów oraz gdzie niegdzie przesmykującą się nutą róży, z wiodącą, przepiękną, lekko retro tuberozą. I ostatnie perfumy zamykające mój dzisiejszy film, to muszę Wam powiedzieć: zapach, o którym kompletnie zapomniałam, że go mam. On sobie gdzieś stoi w tyle mojej perfumowej szafy i w ogóle go nie używam. Jednakże stwierdziłam, że być może wczesna jesień to jest doskonały moment, żeby do niego wrócić i się przekonać, czy go nadal chcę. Czy mogę go wydelegować już do nowego domu? Są to perfumy od marki Victor Rolf i jest to Good Fortune. Dlaczego sobie myślę, że to też będzie świetny zapach na ciepłą jesień? Otóż dlatego, że on też ma sporo otulenia, sporo słodyczy. Jest tu żywica, bursztynowa i wanilia, ale z drugiej strony ma też musowanie takimi nutami zielonymi, musowanie nutami takich świeżych białych kwiatów, jaśminu oraz delikatnej tuberozy, więc też będzie doskonałym zapachem przełomu. Myślę sobie, jak go teraz wącham, że właściwie nie wiem, dlaczego ja go nie noszę. Bo on bardzo, bardzo przyjemnie brzmi wąchany z atomizera. Nie wiem, dlaczego gdzieś tam go wyrzuciłam w kąt szafy. A nawet był taki moment, kiedy usiłowałam go sprzedać, ale nikt go ode mnie nie chciał kupić, więc z nim zostałam. I muszę Wam powiedzieć, że chyba zrobię z niego pożytek tegorocznej jesieni. Tym bardziej, że pamiętam, kiedy nosiłam te perfumy zaraz po zakupie, to też na parametry, jeśli chodzi o gutworczyn, nie mogłam narzekać. I to by było tyle, jeśli chodzi o moje perfumy początku jesieni, które zamierzam właśnie mieć w jakiejś ciągłej rotacji, kiedy jesień będzie jeszcze taka ciepła, pogodna i taka w miarę słoneczna. Dajcie znać, jakie są Wasze typy na taką wczesną, jeszcze ciepłą jesień, a ja tymczasem bardzo Wam serdecznie dziękuję za obejrzenie dzisiejszego filmu na kanale. Trzymajcie się ciepło i zdrowo i do zobaczenia. Mam nadzieję, niebawem. Pa pa!